reakcja łańcuchowa. Najpierw wyprowadzam gońca i łańcuchowo teraz pionem wspomagam tego gońca, to dopiero temu otwieram drogę i widzę od razu taki rozwój. I robię roszadę. No i teraz zakładam sobie już w głowie pytanie, czy idę pionem tutaj, żeby rozwalić centrum pionem z D3 na D4, czy najpierw chcę iść koniem i mieć gońca tu, konia tu, gońca tu, konia tu i piona tu. No i pomyślisz, kurwa, ale pojebany. Nie. Jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie wokół rozwoju figur, to tak naprawdę nie masz innych możliwości.